Konstanty Królik. Możemy powiedzieć, ile ma pan lat? No ponad 70. Ale tak zaraz za 70 czy bliżej 80? Nie, no zaraz za 70, dokładnie 72. Jakby mógł pan na początek wyjaśnić termin arm wrestling? To znaczy arm wrestling to jest po angielsku, to jest takie międzynarodowe powiedzenie, międzynarodowe. Mocowanie się na rękę. Arm of wrestling. Angielski temat. Osiągnięcia, no tak nieskromnie powiem, dosyć duże mam, ponieważ w Polsce mam najwięcej medali. Największe osiągnięcia mam w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że ja jeden w Polsce startowałem na, załóżmy, 8 zawodach w 3 kategoriach i zdobyłem 48 medali. 6 razy 8, 48. Tyle medali zdobyłem na zawodach, na Mistrzostwach Polski i Puchar Polski, takich zawodach oczywiście liczących się w Polsce. Natomiast na Mistrzostwach Świata Europy to jestem 3 razy mistrzem świata, srebrnym mistrzem świata jestem 8 razy, brązowym świata jestem 9 czy 8 razy, mistrzem Europy jestem raz, wicemistrzem Europy jestem 9 razy i brązowym Europy też 8 czy 9. Ile trzeba ćwiczyć, żeby zostać mistrzem świata? To może to nie tak. Ćwiczyć trzeba oczywiście długo, ale to my tutaj w tej branży, nawet z tym już sobie rozmawiamy z kolegami i o tym wiemy, trzeba się z tym urodzić. Koledzy moi byli różni, tacy, no, nawet więcej od mnie wyciskali, w leżeniu byli też, ale na rękę Konstanty prym wodził. Także już, no, pamiętam, że ważyłem 70... A od czego to zależy, że inni rodzimy się z więcej tym. Wyciskają tak, na tak, pana, tak. Ale przegrywają, jakby ta sama osoba przegrywa z panem na rękę? Tak, przegrywa. To właśnie ręka to tak się trochę rządzi swoimi prawami, bo jak mówię, no, kolega wyciska w leżeniu tam 250 kg, nawet do 300 kg takich miałem kolegów, a na jakie ja ich kładłem. Także to ręka takie troszkę inny mięsień, no, powtarzam się, po raz drugi, rodzimy się z tym. Proszę ze strony numer 3. Zawodnicy, którzy walczyli z nami, z Pragi? Z Pragi jestem tutaj właśnie, przez cały czas przebywam na Pradze. Tutaj takie urodził się pan na Pradze? Tak. Konopacka ulica w tym rejonie. Tutaj także ciągle było taką bazaru ludzkiego, bo kiedyś tak się tak lata 60. sobie przypominam, to była taka rozrywka bazaru ludzkiego, Peweks na Pradze, zoo. Nie było innych rozrywek. Na tym bazarze nigdy nie handlowałem. Natomiast od 2000 roku do 2015 tutaj z kolegą mieliśmy ochronę, gdzie ja byłem dyrektorem i mieliśmy tę ochronę na tym bazarze przez te 15 lat. Także zresztą byłem związany, byłem z tym bazarem. Chroniliście cały obiekt, ludzi. I klientów. I tak, klientów, ludzi, to co się działo, no, wszelkie przestępstwa to były no, w gestii ochrony, ale oczywiście policja coś było później większego. Także ochrona po to była, a szczególnie w nocy. Kiedyś w 1974 roku, to nie były ochrony, tylko były tacy, no, dozorcy, nazwijmy, na tym bazarze wszystkiego. I złodzieje tu się włamali. To troszkę inaczej, bo ja to dowiedziałem się, że podeszło do bramy dwóch i tak po pijanemu, to chcieli tą bramę zdejmować, tam wchodzić, tak to było, miało miejsce, a inna ekipa
od drugiej strony do bazaru się włamywała, a ci tych namierzyli ochroniarze i to było w nocy, walka i zostało zabitych dwóch ochroniarzy. A później już jak ja byłem, tutaj znaczy, no, tam miałem to z kolegą tą ochronę, to raczej tutaj nic się nie działo. Włamania były. Były włamania. Była ochrona i było włamanie. Bo tutaj przez płoty, przez te parkany z dachu gdzieś tam skakali, także były włamania. No ochrona tego nie zdołała zabezpieczyć. Takie były. To jest baza, to jest temat Różskiego i Ząbkowska, Brzeska, ulice takie niezachlubne. Także to tak się to działo właśnie. I ale 20 zabójstwa, jak mówię, to wtedy nie było ostrej broni, tylko tymi było łomami ci ludzie zostali zabici. To jest taki tasak do mięsa, jak widać, bo ten tasak to moi ludzie ochroniarze go znaleźli tak w podziemiach, bo takie były tam właśnie, kiedyś były przed wojną, to dowiedziałem się, tu Żydzi mieli hale takie rzeźnicze i tam właśnie weszli te podziemia, to był chyba 2000, zdaje się, nie wiem, 6 czy 8 roku, no i tam właśnie tam chodzili, szukali i ten tasak znaleźli. I ja zobaczyłem, taki był zadzewiały, ale nim się zainteresowałem, no i sobie go wziąłem. No bo to był niczyj, także tu stara rzecz jest, bo to widać tutaj właśnie takie te rozbicia, także stary tasak jest. No i tak sobie ten tasak pozyskałem, taki antyk. Myślę go przekazać tutaj do Muzeum Pragi w przyszłości, ten tasak. No tak już jesteśmy przy tym tasaku, to porozmawiajmy o dziadzie. A, dziada właśnie, to był Wiesław i Henryk, dwóch braci. A dlaczego w ogóle dziad się nazywał? Czy wie pan dlaczego dziad? Nie, to proszę pana, dziad dlatego, że to był, oni mieszkali pod Warszawą w Ząbkach, dwóch braci, handlowali węglem, sprzedali węgiel. I dziad, jak brat handlował węglem, Henryk, to Wiesław siedział w domu, bo nie było butów, nie mieli butów. I to byli biedni bardzo ludzie, ale tym Henrym handlowali te węgle, trochę uszykowali ludzi, takie troszkę byli przebojowi. To ja znam z opowieści tych właśnie tam moich tam kolegów znajomych. I później ten węgiel trochę tam odstawili, już oczywiście chodzili w butach dobrych i zaczęli właśnie tworzyć właśnie grupy takie przestępcze. Wszystko robili i załóżmy jakieś napady, kradzieże, i handel sterydy i tam inne rzeczy, także to takie to wchodziły w różne takie sytuacje, były takie przestępcze, powstała cała grupa. I dziad i brat jego Wiesław byli właśnie przywódcami tego, oni to założyli, a byli biedni ludzie. No dobrze, ale jaki jest ich związek z Bazarem Żydzkiego? A właśnie, i oni tu na Bazarze Żydzkiego to chcieli tam od ulicy Ząbkowskiej budować hotel. Ja tu poznałem dziada, także on tak tutaj do mnie mówi, tu słuchaj, ty tutaj zaraz to na ty, nie bój się, będziesz miał ładno dole, tutaj wiesz, my tutaj wchodzimy, tu wchodzimy, wiesz, będziemy razem. Ja wiedziałem, że przez te dwa razy z nami chodzi jak czterech tych ochroniarzy za dziadem, bo bał się, że go pruszku może strzelić, bo to była konkurencja z pruszkowem. No i tak dziadem tak to dziada poznałem, właśnie wtedy troszkę byłem z nim trochę w takim kontakcie. I kiedyś byłem na bazarze w Falenicy, tam był taki bazar z gołębiami, tam psy, koty, tam ja tam pieska chciałem kupić. No i patrzę, przychodzi dziad, no i dziad dochodzi tam do tego faceta, to mam te gołębie, bo dziad coś miał te gołębie i mówi, o, bym kupił pana gołębie, bo ładne, tak, a ten facet, proszę pana, tu mam takie, ale w domu mam jeszcze ładniejsze, pan do domu przyjedzie, to ja mam w domu droższe, ładniejsze. Dziad mówi, tam spisuj pana adres tutaj tego, gdzie adres, tam spisał. No i tam dziad tam coś kupił, odeszli tam. No tam mnie widział, to tam machnął ręką, z daleka to się oddalałem, bo to można zginąć tam, ja wiem co tam to będzie. No i tam gdzieś tam dziad znikł. Później się dowiaduję, to jestem na bazarze, tam jakiś czas, tam nie mam takich znajomych. Słuchaj, mówi, ci co podali ten adres, to wyobraź sobie, jacyś złodzieje do nich przyjechali w nocy i to budę zabrało na samochód z tymi gołębiami i dziadowi, to, bo to dziadowi zawieźli na podwórko, dziad gołębie wybrał, budę spalił i wybrał sobie gołębie za darmo. I tak dziad kupował gołębie. Pan poda adres, to tam ja przyjadę do pana, a jechali w nocy, tam gdzieś coś tam Brwinowy tam zabili psa, bo pies czekał, psa zabili, tam zadusili i gołębie mu zabrali. To był autach autentyczny z tymi gołębiami. Ja tam wynajmował tam gdzieś taki domek tam z tymi gołębi, bo te gołębie, tam te białe, tam kręcili mi szmatami. No i wynajmował i tak się stało, że ja zachodzi do gołębika rano, poniedziałek, a w gołębiku zabitych trzech ludzi.
dziad to zgłosił, ktoś się w kłódkę włamał do gemika i rzucił 3 trupy. Dziad mówi, proszę policjanci, zobaczcie, zabili tu 3 ludzi. No szkoda ludzi, zabić ci ludzie. Ale panie, gołębie też przeżyły szok. Widzę, boją się gołębie, też gołębie mi szkoda, ale nie chcą jeść gołębie. I to, a zabili. No, byli pewnie niedobrzy ludzie, jakich zabili, ktoś ich zabił. Nie za to szczegółów, ale dziad przy tym machał palce. A jakie dziad miał interesy tutaj na bazarze? W sensie, na czym on tu zarabiał dokładnie? On na wszystkim, na czym się dało. I na broni, i na narkotykach. No, ale on tu sprawował taką władzę, że... Nie, to ludzie jego... Nie. ...od wszystkich sprzedawców? Nie, od wszystkich, od tej, to ludzie od niego... Bo mogli podejść tam coś takich ludziom, widział, że ktoś handluje troszkę tego, bo miał swoje wtyczki, ci nadawali, że załóżmy Majewski handluje dosyć duże spodnienia, miał duże tego zyski, swoje matury hudownie i jego tam, bo jak poszedł tam pani jakaś handlowała, bo tam miała jakieś używane dzieciuszki, że to ją zabije, ona misję mu nie da, ale ten, to bo załóżmy, no to jest taka to była sytuacja, także to załóż, jak ktoś komuś wyjął pieniądze, i no, także to pożyczam komuś pieniądze, czy ja mam interesy. No i załóżmy, on mi nie oddaje tych pieniędzy. No gdzie idę? Do policji? Ale zaraz, nie mam punktowania. To idę do dziada. A dziad mówi, słuchaj, masz czego oddać? Ma. A jak ma, to teraz go sprawdzimy, jak on się tam na mieście, co o nim mówią. I go robimy, jak masz czego oddać. Także dziad tam stukał, gdzie były pieniądze. Open.